poruszę temat biohumusu. Czy jest to nawóz bezpieczny dla naszych roślin? W tym filmie rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości. Biohumus, oczywiście nie mówię o jego sztucznych zamiennikach, ale jest to w pełni naturalny nawóz do roślin. Uniwersalny, ponieważ możemy stosować go zarówno do roślin doniczkowych, ale i tych, które na przykład uprawiamy w ogrodzie. Wyprodukowany jest na bazie wermikompostu, czyli tak naprawdę odchodów dżownic kalifornijskich. Być może dla nas jest to trochę odrzucające, ale nasze rośliny, uwierzcie mi, kochają to. Na przykład taka przepiękna monstera, która uwielbia nawożenie. Jest to produkt ekologiczny i w pełni naturalny, dzięki czemu możemy na przykład nawozić warzywa w ogrodzie, które potem będziemy spożywać. Czy istnieje ryzyko przenawożenia? Nie. Ponieważ związki mineralne i odżywcze są skumulowane w mikroorganizmach i są one uwalniane wraz z ich powolnym obumieraniem. Także nie ma problemu, nie ma ryzyka przenawożenia. Jest to taka swoista bioregulacja. Biohumus jest sprzedawany w butelkach, w płynie, często od pół litra nawet do 5. Wystarczy rozcieńczyć go w odpowiedniej ilości wody, tak jak jest napisane na etykiecie. Stosowanie biohumusu jest niezwykle proste. Można nawozić rośliny po prostu wraz z podlewaniem. Co do etykiety, warto czytać skład, ponieważ może okazać się, że u niektórych producentów biohumus nie będzie w 100% naturalny. Podsumowując, jeżeli chodzi o rośliny doniczkowe, jest to must have dla każdej rośliniary, ponieważ poprawia kondycję, zdrowie i kolor liści naszych roślin. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. W sklepach bardzo często możecie spotkać tego typu nawozy. Wiele osób, które je stosowało, skarży się na to, że mogą spalić korzenie i całkowicie zniszczyć rośliny. Ważne jest więc, ponieważ są bardzo stężone, aby je rozcieńczyć i wtedy na spokojnie możemy je stosować. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie, dziękuję za miłe komentarze, wsparcie, subskrypcje. Do zobaczenia!